Siemaneczku, witam serdecznie w kolejnym odcineczku. Jestem z Hakamadą, w sumie po Hakamadę przyszłam, bo dzisiaj się wybierzemy w teren. O, właśnie, koleś się pogubił. Dzisiaj wybierzemy się w teren noworoczny w końcu. Hakamada miała miesiąc przerwy od jazdy. Już ją plecki nie bolą, także zobaczymy. Zrobimy może sobie jakiś galop w terenie, co Haki w końcu? No, noworoczny teren to trzeba zacząć z przytupem, bo jaki nowy rok, taki cały rok, jak to się mówi. A czemu ty się szczurzysz na nich? Patrzcie, odejdzie, do nich się szczurzy. Jesteś głupkiem. Chciałam pokazać, że oczywiście rozwaliłaś swoją piękną nową dereczkę. Nie wiem, co tu się stało, ale no, tak właśnie. Nie wiem, zahaczyłam może o jakiegoś gałęzia czy co, bo masakra, koniu. Ale fajna pogoda, 15 stopni, w zimę, w styczniu, najsik. Super, no, koniu, nie? To lecimy. Lecimy, przebieram cię, pojadę na pasie do lążowania, bo siodła nie chcę ci zakładać, żeby znowu cię nie pogorszyło. Ale co, pojedziemy na oklep dzisiaj. A, zobaczcie, na pastwisku ugryzł ją koń. I widzicie, na chrapach ma rozwalone, zaraz będę musiała je popsikać, bo krew leci. Mam nadzieję, że YouTube nie skasuje tego filmu. No tak zdartą skórę ma na szczęście, no bo się, no, musieli się ugryźć, nie? To ten koń przy wannie co stał, no. Ty, dziadu jeden, jesteś cwanak. A chciałam wam pokazać jeszcze zanim założę ten czaprak i pas do lążowania, jakie plecki ma Hakamada. Spójrzcie, jakie ładne. Zresztą zobaczcie, jak już dotykam, to nawet nie ugina się pod... No wiecie, ona wcześniej robiła, tak unikała kontaktu, nie? A teraz jest wszystko w jak najlepszym porządku, Hakamada. Coś tam patrzy, obserwuje, piękne loki ma. No i rozpuściłam grzywę. No więc super, Haki. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Idę po ten spray. No, idę po spray. No rozwalony masz, mówię ci. Hakamada już gotowa, założyłam jej ogłowie. W ogóle te ogłowie to jest jakiś hit i ja naprawdę dziękuję sobie, że ja je kupiłam, bo z pół roku je obserwowałam i się zastanawiałam, kurde, czy to jest ten kolor, czy ja chcę je kupić, a my na pewno. I w końcu je kupiłam i jestem mega zadowolona. No przecież zobaczcie, jak ona cudownie wygląda w nim. Mega. No patrzcie. Super koń. Jeszcze jej założyłam czapraczek, pas do lożowania, bo z racji tego, że sprzedaliśmy pas, znaczy no, pad do jazdy na oklep, będę musiała kupić nowy. Lepszejszy kupię, taki już wiecie, bardziej profesjonal. Hakamada na bank się spoci, bo jest moje 15 stopni, ona ma sierć zimową. No i ochraniacze z eskadrona do kompletu. I tak wygląda. Jeszcze nauszników w ogóle szukam z tej kolekcji Vintage Gold. Jakby ktoś miał rozmiar full na zbyciu, to piszcie w komentarzu, ja się jakoś do was odezwę, bo naprawdę, kurde, nie mogę jej znaleźć. No nikt jej sprzedaje, a ona ma uszy osła i musi mieć nawet X full, chociaż wiem, że nie ma takiego rozmiaru, jeśli chodzi o eskadrony, więc lipa. Mam nadzieję, że chociaż full będzie dobre, no. Udają u nauszniki to cud znaleźć. Dobra, chodź. Na razie idę w ręku, zeszliśmy jakby tutaj na dół do lasu. I sobie idziemy spokojnie. Czuję się, jakby zaraz miała być wiosna, nie? A jest 2 stycznia. Co to ma być w ogóle? Jest mi gorąco w tej kurtce już. Jakiś absurd. Hakamada. No fajnie, jakieś kropki jeszcze. No nie. Aha, super. To teraz mam kurna zamiast koniakową, to mam koniakową w kropki, bo jak ja prysłam jej oczywiście tutaj tym sprayem na tą ranę, to gdzie przecież ona by stała, nie? Głowa do góry i nie będzie. A wszystko na mnie poleciało, na kurtkę. Ja pierdykam. Dobra. Koniu, ty jesteś udana. Naprawdę. Wchodzimy sobie do ujścia strumyczka. A Kowada, patrzcie, ona już piesza. Ona już wie, że tu jest woda, nie? Super koń. Ja po prostu nie chcę dalej iść, bo mam piękne sztybletki wyczyszczone. Jeszcze raz nie wsiadłam na ciebie, więc po prostu napij się super czystej źródlanej wódki. Wódki, jak to brzmi. I idziemy. Jesteś szwadakiem. Tylko żeby nie pójść. O, super koń.
Tak, super! Ochraniacze już będą... Nie, koniu! O Matko Święta! Nie, tu jest błoto! Haki! Dobra, ja pierdykam. Ta co robi? Akwada. Mistrze. Czekaj, ja wsiądę na ciebie. Czekaj, czekaj. Prrr. Pokaż, no bo muszę tę wodę. Prrr. Poczekaj chwilę. No muszę tę wodę. A, i specjalnie. A ty jesteś cwaniak. Tak jak mam wsiadać, to mi za to trzymała. Tak to szła skubana. Czekaj, czekaj, konno. Tutaj. Dawaj. Ale czekaj, czekaj. I stop. Prr. I stop. O, dzięki. Super, taka mada. Zarąbista jesteś. Dawaj. Lecimy. Super, koń. Pamiętam, że tu była wielka przeszkoda. Ciekawe, czy ją usunęli, czy nie, te drzewo. Kupa, dobrze. Niestety, słuchajcie, drzewo upociachane i nie ma przygody. Ale pamiętam, jak byliśmy z panem Adamem tu w terenie, akurat mi się GoPro złamało, to tu był wielki jeden pień i musieliśmy tamtędy przechodzić z koli. Widzicie to? Musieliśmy tak, tu wejść, za tego korzenia i tam, żeby ominąć tą wielką kłodę tutaj, bo żaden koń by nie przeskoczył tego, nie? Co to było ekstremalne wyzwanie. A teraz fajne. Całe ochraniacze będzie miała z błota. Ja pierdzielę. Zawsze dobry plan był w ogóle ten iść. Bo tu jest tak, gdzie było to, że... Ameno. Ameno. O, jedzie cross, jedzie cross. Koniu! Ja pierdzielę! Ty ślepaku jeden. Dawaj, Belek. O, zwolnił. Zwolnił, ej, no, no to zobacz, zobaczcie, widzicie? No i to się szanuje, koniu, widzisz? Chociaż ty jesteś odczulona, bo matka to uwielbia, krosy, druga pasja to jej jest. I Hakamada od źrebaka była przyzwyczajona do dźwięku silnika, nawet do odciny gazowała mnie, Hakamada nic z tego nie robiła, więc fajnie. Aczkolwiek inne konie się na pewno boją, bo nie są odczulane, to jak Haki. I lepiej, żeby po prostu jak jedziecie na moto, to lepiej zwolnijcie. Komada, ja pierdzielę. No świetnie, wracamy. W nowy rok tereny, kurde, matka wzięła. Ja pierdykam. Jeszcze ona się jedną nogą zsunęła, bo krosa zobaczyła. Usłyszała w sumie. I stałyśmy obok kałużata. Hop, nogą poślizgnęła się. Myślałam, że już będziemy lecieć. Generalnie wejść z powrotem tutaj na tą... O szkur... Hakamada. Nie, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, czy ci ufać. To jest jedno wielkie bagno. Taki. Ja pierykam na... Stępem. Dobra, ja cię kocham. Ja cię kocham, ty jesteś zarąbistym koniem. Dobra. Idź tutaj. Nie, 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 no, nul, nul, nul. Dobrze. Dobrze, ja trochę pomyślę za ciebie, dobra? I dawaj, i idziesz. Ja pierdzielę, kocham cię koniu. Ta jest niesamowita, ja pierdzielę, patrzcie to. Super koń, tak. Brawo. Super. Tak. Brawo ty, patrzcie to. Gdzie byśmy zeszły? Ja nie mogę, myślałam, że nie pójdziemy jednak tędy. Ja, ty jesteś zakochana. Ja nie wiem skąd ja cię wzięłam. Z choinki się urwałaś chyba. Czyli z pleskami wszystko dobrze. Tak naprawdę, gdybym wiedziała, że mam jakiś ciulowy dosiad, to bym w życiu na oklepnę nie siadała po takim czymś. Ale zobacz, ja siedzę jak na kanapie. Bo ja prawie całe życie na oklep przejeździłam. Ale żeby nie było nie na jednym koniu, tylko na paru. Na przykład na teren sobie jechałam do innej stajni na oklep. Na bazi dużo razy jeździłam. No dawaj, tutaj idziemy. Tak! Tak! Super koń! Zobacz, trawka! Tak! Super! Tak! O matko! Super!
koń się potknął, ale będzie, nie? Dobrze. I pojedziemy ścieżkę huculską. Na ścieżce huculskiej, przepraszam bardzo, są takie przeszkody do pokonania, że takie powalone gałęzie drzewa i trzeba po prostu z koniem fajnie je przejść. No dawaj. Super koń, ale w lewo. Ale zagrodzili, tamę zrobili. Tu mamy piękną drogę, bez kamieni. Kamienie są uklepane, równiutko, pięknie, fajnie, więc sobie zobaczymy galop. Haki. Co? Dawaj. Słuchajcie, poszło. Widzieliście to? Dawaj. Ono, no, no. No, hop, hop, hop. Dawaj, spróbuj sama. No. Tak. Uhu. Super koń. Patrzcie to, puszczę w wodę. O kurde, chyba tu wysypał. Puszczam w wodę, dobra. Uhu. Bez rąk. Dla Hakamadze to jest wyzwanie, bo ona lubi sobie właśnie o drogi zmieniać, bo na przykład tu są kamienie. Patrzcie, sama zwolniła, bo wiedziała, że tutaj kamienie się zaczynają. Brawo. Super koń. To była jej ingerencja. Ja lubię czasami jeździć na pasażera, że pozwalam jej i ona robi co chce. Ta. I ona bardzo dobrze wie, że w tym momencie może robić co chce. A wie, kiedy na przykład zbieram wodze i mówię teraz koniu, ja kieruję tempem i kierunkami, nie? I tak po prostu po przyjacielsku sobie się porozumiewamy, nie Haki? No, konie są bardzo mądre. Nie ma takiego człowieka, że sobie wykorzystają coś. To tak naprawdę nasza wina. Nie? Haki? No. No tak, a ty mnie słuchasz tutaj. Ja widzę, że ty tak uszy do tyłu. Tylko czekasz, kiedy zawrócić? Kiedy zawrócić? Kiedy zawrócić, nie? Jedziemy naokoło sobie dzisiaj, Haki. Zrobimy sobie galop tam, gdzie na Cordeo żeśmy robili. I żebym przemogła się całą drogę galopować. Bo ja tak naprawdę, no nie wiem, tam ja się boję, że ją nie zatrzymam, bo ona tak zapiernicza, ona uwielbia po prostu szybko galopować i ja mam wrażenie, że ja jej nie zatrzymam po tym, jak ona się rozpędzi na tej drodze. Kurde. No ale dzisiaj zrobię taki test, tym bardziej na oklep jestem. Kask mam, wszystko mam, no to kurde, nawet jak spadnę, to nic mi się nie stanie, oby. Jeszcze chciałam sobie kamizelkę ochronną kupić, że w razie czego, jakbym spadła, to przynajmniej przeżyję. Ja, moja głowa i kręgosłup. Nie, Haki? No. Ale tak mi się uda, to w tym roku sobie kupię. I będziemy wtedy zapierdzielać w terenach normalnie. Cwałem, Haki, co? No. Daj paki! Dobry koń. Jednak da się zatrzymać. Ale tylko pod górkę, koniu. Zobaczymy tam na płaskim, jak żeś mi się rozpędzisz. No. Super koń. O, znowu kupa. Kurde, już się spociła Kamada. Dobry koń. Już się spociłaś. Patrzcie. No jeszcze. Jeszcze da radę. Myślę, że w drogę powrotną sobie zejdę. Bo już i tak dużo żeś zrobiła. Tu robimy taki podjazd, dawajcie, z Hakamadą. Ale ja sobie kiedyś tutaj wjadę, tak szczerze wam powiem. Tylko muszę mieć te siodło, nie? Żeby półsiad zrobić, jak najbardziej ją odciążyć. I normalnie sobie wjedziemy taki podjazd, bo Hakamada też uwielbia wchodzić pod takie góry. U nas jak ją wpuszczałam luzem, to ona po prostu sama nawet sobie wskakiwała na te pagórki. Zresztą Wilber tak samo, nie?
zeskakuje. Biegnie, zeskakuje. Następnym razem Wilbera biorę w teren. Co wy na to? Możecie pisać w komentarzu, czy mam go brać, czy nie. Zobaczymy, czy dziad się zmienił, czy będzie za nami szedł, czy tak jak rok temu. Zostaje i nie idzie, nie? Bo trawę znalazł. Państwa, zaczynamy. Ostatni galop w tym odcinku. Akwanda już spocona, więc nie będziemy jej męczyć więcej. Ostatni galopik tutaj po tej prostej. Ona jest dość długa, więc zobaczymy, czy Akwanda w ogóle dotrwa. Dawaj, hop. Kłos. Dobrze. Super. Ty już wiesz, o co chodzi, nie? Tak. Super. Tak. Wiem, że ona się tu rozpędza, bo tu jest z górki. Super, koń. Tak. Bardzo świetnie. Tu jej wygodnie się galopuje, no bo wiadomo, jak już leci w ten galop. No jedź galopem, haki. No mi lepiej galopem niż szybkim kłusem, wiesz? Dalej. Dobry koń. Uhu! Ale widać, ej, dopiero teraz się skapam, że tam widać tą drogę, ej. Dalej, haki. No lecimy, lecimy, dawaj. Trochę długi ten galop. O, akwada już zwalnia. Dalej, haki. Dawaj, do samego końca, dotrwasz. Ty, może zmieniła nogę. Zmieniłaś nogę, koniu. Ja to czuję, haki. No dobra. Ale krzywo, żeś galopujesz. Widać, jak koń krzyżuje nogi w galopie. To od razu czuć. No zobacz, jaka trasa do galopu, koniu. No. Ale lecimy. No tutaj to jest najdłuższy nasz galop, tak szczerze. Najdłuższy galop. Sorry za ten wiatr, ale no inaczej się nie da. Zamówiłam osłonę przeciwwietrzną. I zobaczymy. Ja pierdykam, koniu, my normalnie WKKW będziemy w przyszłym roku robić. Jak ty tutaj taką wytrzymałość trenujesz. Super koń. Tak. A tu żeś przyspieszyła. A, bo może już wiesz, że tutaj na dół będziemy schodzić do stajni. Ale dobrze. Ale ty masz wytrzymałość, koniu. Ja pier... Oj, przepraszam, przeklam. Super. Tak. Super, koń. Brawo, ty. Widzisz, nawet zatrzymałam cię, dosiadłem. Super, koń. Dobra, już wiem, że mogę ci ufać w tej kwestii, że się da ciebie zatrzymać. Super. Dobrze, zaraz siadam i już idziemy na dół stępem, tam do stajni, naokoło. Dobra, tak się prezentuje Akwanda, cała spocona, zobaczcie tutaj. No mówię, przez to, że jest 15 stopni na zewnątrz, kurde, w zimę, a ona ma sierść mową i kurde, cała spocona. Teraz tutaj idziemy na dół, chyba tutaj. Chyba i oby, poczekaj, może tu jest jakieś jeszcze przejście. Albo ja czegoś nie wiem. Czekaj, koniu. Jezu, to przejście. Dobra, pójdziemy tym. A one i tak się tutaj łączy. Dobra. Ale tu ścieli, co jest grane. Ej, chodź w ogóle na ten widok, zobaczymy. Bo ja tu widzę, że oni ścieli. To jeszcze nie wracamy na dół. Akurat odetchniesz się, rozstępujesz. No. Tu jeszcze wejdziemy do góry, koniu. No dobra, taki widok, że ciula. Cześć, koniu. Dobra, ty to trawy, to jedz sobie. Że prawie nic nie widać, bo tutaj są góry, zasłaniają. Tu krzaki. No to żeśmy poszły. Jak nic. Pomaga. Świetnie. Pierwszy raz jak tędy szłam, znaczy jechaliśmy z Karoliną, to musiałyśmy zawracać, bo tam drogi nie było. A ciekawe. Normalnie, zobaczcie, zasłonięty widok, a taki ładny by był. Ej, jedź. Zobaczymy, pójdę tutaj kawałek, zobaczę, czy jest jakieś przejście.
Nie wiem, czy jest sens tędy iść. No dobra. Dojdźmy chociaż tam. Może tam coś będzie. Ale jazda. Koniu! Nie no, jak ty to przejdziesz, poczekaj. Ja idę pierwsza. Dawaj ty. Pięknie. Ty to dasz radę. W końcu cisza, wiatr nie wieje, słuchajcie. Chcesz takie liski? Nie ma lipy. Co, koniu? Proszę. Nie, ona gdzie tam? Ona trawą zajęta, hrabianka. Trawą zajęta, tak? Super. Zawróciliśmy, to tam nie ma sensu dalej iść. Dalej nie ma sensu, więc wracamy z księżniczką moją do stajni na dół. I prr, prr, prr. Ojejku. Jaki Arab. Jaki Arab, koniu. Dobrze. O, mamy przeszkodę. Kurde, szkoda, że tak wysoko jest. Jak była niżej, to byśmy skoczyły, co? Haki? A się popatrzyła na mnie. Czekaj, czekaj, koniu. Dobra, poczekaj. Ta pierwsza. Idę. I teraz ty. No tak, tak średnio bym powiedziała. Tak średnio, ale dobrze. No widzicie, dlatego zakładam ochraniacze, haka. Będzie do lasu, wiem, jak w teren nawet jadę, to je zakładam, bo my zawsze znajdziemy jakąś drogę taką właśnie typu krzak, coś przeskoczyć, to ułatwia sprawę, nie, Hakmada? Dobrze. Dla państwa popręg poluzowany, nie? Bo muszę wspomnieć o tym, bo wiadomo, zaraz będą pisać komentarze ludzie, dlaczego to koń jest podpięty popręgiem. Ale wam uwaga, powiem taką ciekawostkę, że koń może jeść z popiętym popręgiem. Wow, dlaczego? Dlatego, że już dużo razy to tłumaczyłam, co ma piernik do wiatraka. Nie wiem, jaki instruktor musiał być głupi, żeby powiedzieć, że koń nie może jeść z popręgiem, ale okej. Koń nie może gwałtownie do góry podnosić głowy podpiętym mocno popręgiem, bo wtedy może się zapoprężyć, okej. Ale nie ma nic związanego z jedzeniem i z schylaniem się, bo tak naprawdę to my konia tego ciągniemy jakby do góry, on gwałtownie głowę do góry daje, jakby zsiadła, no to wtedy to tak naprawdę nasza wina, a koń jak się schyla łagodnie, potem trawkę, potem do góry łagodnie sobie głowę daje, to nic się nie dzieje, bo tutaj ten mięsień pracuje pod popręgiem. O, także ostatni raz wyjaśniam, żeby nie było, bo już mi się nie chce tłumaczyć. Nie, haki? Tak działa właśnie zapoprężenie u konia. I hakawadzie nigdy w życiu się to nie zdarzyło. Nawet jak miała podpięty popręg, nigdy na maksa jej nie podpinam, zawsze mi wchodzi ręka. Są... Tak. No tak, więc... Koń może jeść i się schylać. Z popręgiem. Obalony mit. Dobra, idziemy, bo już za długo ten vlog trwa. Hakamady zostawiam. O, 16%! A, czyli muszę się z wami pożegnać już, no. Hakamady puściła bluzem, niech za mną idzie, bo już nie chce mi się z nią szarpać, znaczy szarpać. Po prostu na ciągle zatrzymuje na trawę. A tak to będzie za mną, o, będzie podbiegać po prostu. Haciaki! Dawaj, dawaj, ale spokojnie, wodze są tak podpięte do czapraka, że one nie spadną mi, więc luz, nie? Jak nikt chciał pytania. I tak mój koń za mną chodzi. Jakby ktoś też miał pytania i jest nowy na tym kanale. A kawady nie boję się puszczać ze mnie, jak jesteśmy same. Kurde wiatr. Ale Wilbera jeszcze nie, z Wilberem jeszcze nie mamy. Dobra, z Wilberem jeszcze nie mamy, że tak to ujmę, takiego zaufania. W sumie od do mnie, ja do niego mam, ale... Od do mnie nie ma jeszcze tak, że wiecie, że za mną idzie. Poza tym nawet mówię, jak Hakamady biorę jego, jak Hakamada idzie, a on kurde jest luzem, to on nawet a gdzie tam zapomni, że on będzie szedł. No więc ja się już z wami pożegnam. Jak przestanę po prostu nagrywać GoPro, to przestanie. Więc zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Dziękuję, że jesteście i witam was w nowym roczku. Całuski dla was. Aki! Dawaj, Benek! Dawaj! Właśnie, jaki to kochany koń.
No i ona sobie tak po prostu, o, przykusuje do panci. Hej ho, hej ho. Tak, dobry koń. Widzisz, kochana jesteś. I schodzimy tak na dół tym sposobem. Schodzimy na dół. No dobra, stwierdziłam, że wstawię wam taki bonusowy filmik, który miał w sumie być na Instagrama. A z racji tego, że część z was nie ma Instagrama, to wstawiam po prostu dalszą część, którą nagrałam sobie telefonem w pionie. Dobra, no to schodzimy haki, tak? Dobrze. Wodze są zapięte o czaprak, spokojno. Spokojna głowa. Ja idę tędy, ty idziesz za mną? Dobrze. Dziękuję. Też mnie koń posłuchał. A ja idę teraz tędy, też idziesz za mną? A widzisz, ty jesteś mądra. No, więc tak w skrócie działa po prostu instynkt stadny, tylko że ja nie jestem koniem i ona bardzo o tym dobrze wie, ale powiedzmy, że traktuje mnie jako członka stada, ale innego, może tak. Dlatego za mną podąża, bo mnie po prostu zna jak łysego konia, jak mało kto tak naprawdę. Haki, a ty ekstremalne ścieżki wybierasz? A, bo ty ekstremalne do trawy, no jasne. Kurde, że tu nie widać. Chodź, Haki. Ja idę wąwozem, a ty czym idziesz? Idziesz tędy? Patrzcie, jaka mądra. Chodź, Haki. Tutaj nie wiem, czy zejdziesz. Dobra, prrrt. Haki. Nie, ona jest dobra. Czekaj na matkę, bo matka tu idzie w wąwozie, Haki. Dobra, matka nie idzie w wąwozie. Matka musi iść teraz za koniem. Haki. Dobra, jednak zechciała za mną iść, tylko po prostu skręciła do większej trawy. Ale to jest taki mega test. Ja lubię się z hakowaną tak bawić. Gdzie mój koń pójdzie? Czy za mną, czy se pójdzie? Raczej se nie pójdzie. Może pójść sobie po prostu ewentualnie inną drogą, jak teraz. Do trawy. Ale trzyma się, mamy. Więc się cieszę. O, a my zejdziemy takim ładnym laskiem w ogóle. W końcu nie wieje wiatr. Jak ja się cieszę. W końcu od tygodnia. Bo co nagrywam, to piździ za przeproszeniem. Nie, Haki? A ty jesteś kochanym kojem. Ale jestem. No widzicie, ona wie, kiedy jest puszczona luzem i kiedy może robić po prostu, zmieniać sobie chód jak chce. To sobie tutaj zakusuje tamten. Ale jak ja siedzę na grzbiecie i byśmy tędy schodzili, to ona by idealnie szła po tej drodze z tępikiem samym. Nawet by nie zakusowała, więc to jest super. Hakamadzie, że ona się dostosowuje do sytuacji. Dawaj, Benek! Hono, hono! Ale stępem, stępem, bo tutaj jest trochę ślisko. Bo ten śnieg stopnia w wodzie. Na się stopni to wyszło chyba. No, stępem, Haki. Ja ci nie ucieknę, ty się nie bój. Ja zawsze na ciebie poczekam, a ty na mnie poczekasz? Czy nie? Czy jednak nie poczekasz na mnie? Hakamada. Nie, ty poczekasz. O, proszę, do trawki poszła. Dobrze. A my lecimy kolejny wąwóz. A teraz nie będę jej wołać. Zobaczymy po prostu, czy no wiecie, no konie się nie wołają generalnie, tylko idą za sobą, nie? No to mamra, ja nie wołam jej. No patrzcie, idzie, ciot. Patrzcie, idzie. Nie, no nie, no po prostu ja mam jakiegoś konia anioła. No. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Polecam każdemu pracować z koniem z pozytywnym wzmocnieniem. Normalny hit. I ten koń będzie, mówię cię, traktował jak członka stada, ale inaczej, po swojemu. I będzie wiedział, że ma za tobą podążać. I to jest piękne. Tak samo ona na przykład, robimy zamianę roli, że ona prowadzi, słuchajcie. I też tak robiłam często dość, że ona właśnie prowadziła, a ja szłam za nią, nie? I wcale ona nie robiła jakichś dzikich galopów, leciała, nie? Tylko po prostu obierała kierunek ona. Zamieniliśmy się rolami i sobie z tempem szła. Ja sobie za nią szłam. Byliśmy też raz z Wilberem. Wilber też szedł. Ona uwielbia takie rzeczy, nie? Ona się dostosuje po prostu.
ja prowadzę, to ona idzie za mną, jak ona prowadzi, to ja idę za nią. Tylko wiadomo, ja jej nie puszczam gdzieś, gdzie jest ruch, ulica, jakieś drogi główne w lesie, bo tam auta dość często jeżdżą też, wiecie, ludzie czy coś, a tak to ona i tak się zatrzymuje, ale wiecie, to jest takie bezpieczeństwo. Jak znam trasę, wiem, że ona też zna tą trasę, nieraz tędy szłyśmy, wie gdzie, do stajni, to jest najważniejsze, że jak coś się dzieje, to ona do stajni pobiegnie, chociaż wątpię, raczej zostanie przy mnie. No dobra, idziemy dalej. A Benek żre trawę. Chodź, bo ja tu skręcam, pa! No ja tak informuję, jak na przykład jest jakiś zakręt też. To po prostu krzyczę, mówię, że skręcam, żeby ona popatrzyła chociaż lwokiem, gdzie idę, w którą stronę. Bo czasami to ma takie, że podnosi głowę i nagle mnie nie ma, nie? O! Dobra, w tej zimie. Dawaj, Zenek! Zenek idzie, zobaczcie. Ale nie mogę zbliżać w tym trybie, no to świetnie. Chodź, Zenek, chodź! No musi tą trawę żreć, musi. No przecież wcale nie ma na pastwisku sianka. No nie ma, no nie ma, musi tam tak dojeść wszystko. Świetnie. Dawaj, bo tutaj już schodzimy w wąwóz, no. Hakumiu. Super, jesteś kołem, kochany. Kocham cię bardzo. Bardzo dobrze. Dobra, a teraz zrobimy zamianę, o tym wam właśnie mówiłam. A poczekam, aż mnie wyprzedzi. Ona teraz się mnie pyta. Ja jej mówię, ty koniu prowadzisz. No i teraz ja idę za hakamadą. Dobra. No i zobaczymy, czy ona doprowadzi nas do stajni. Trochę długo to zajmie, bo ona się zatrzymuje na trawę. Ale koniec końców będzie szła do przodu. To ja wam będę pomijać to, jak ona się będzie zatrzymywać po prostu. Dobra. Idziemy dalej. Znowu zatrzyma je na trawkę. Dobra. Tutaj jakieś mamy takie kamienie trochę. O, teraz w tą stronę fajnie ją widać, bo tam to normalnie cała czarna była. Tam słońce świeci, może dlatego też. Ale spójrzcie, jaki on ma pierwszy cudowny ogon w ogóle. Cudowny koń. Dobrze, znowu przerwa na trawkę. Dobra, bo akwada tutaj za dużo ma tej trawy. Haki! Zjadł jeden. No, 100 lat będzie to trwać. Prowadź, Pakumiu, prowadź. Tutaj jakieś bagno. Dobrze. Idziemy, idziemy, Pakumiu. Patrzcie, ją to trzeba nawet pchać, jak idzie pierwsza, widzę. Nie, ona teraz może, dlatego że po terenie, nie? I ona po prostu... Haki! Dawaj, Benek! Dobrze, koniu, dobrze, dobrze. O, widzicie? Patrzcie, istny przykład. Tam widzicie, panią z rowerem idzie. Stanęła? Stanęła. Jest luzem? Jest luzem. Stoi? Stoi. Czy się spłoszy? Nie. No i to jest właśnie to. I wtedy ja w takiej sytuacji podchodzę do niej. Mówię, koniu, stoimy. To jest pani, dobry koń. Przytrzymuję ją w razie W i idziemy. Po prostu ją trzymam i przechodzę obok człowieka, nawet psa, nie wiem, czy co tam zobaczyła po prostu. No i tak to właśnie działa. I życzę każdemu, żeby miał po prostu taką wieś ze swoim koniem. Piękną. No. No i po prostu żeśmy przeszły. Teraz mogę z powrotem puścić. Tam pan, widzicie, poszedł dalej. Ona bez problemu sobie idzie teraz. Teraz weszliśmy na główną drogę. Bo mówię, teraz obok niej będę szła. Równo z nią, co? Będę twoim kompanem równym teraz. Tylko teraz kto drogę, kierunek daje, hakamada? Ty czy ja? Zobaczymy. Dobra, dam, przejmę dla ciebie tą pałeczkę, zobaczymy, czy nas doprowadzi do stajni. Tak szczerze, jestem ciekawa. Będę obok ciebie szła, ale ty podejmujesz jaki kierunek. Dobra, just do it. Dobra, proszę państwa, teraz jej zrobiłem małą zmyłkę, bo ją wyprzedziłam i zobaczymy, gdzie skręci. Czy do stajni? Czy nie do stajni? Dobra, daję wybór. Wyprzedzam je, nie? Tam jest do stajni, tam nie jest do stajni. I coś tam zobaczyła, więc się znowu zatrzymała. Dobra. Ktoś tam jest. Tak, dobrze. Pytasz się mnie, gdzie dalej. Ja ci mówię, że idziemy.
No dobra, no idź, zobaczmy. Aha, ty się mnie pytasz, dobrze. Dobrze, ja ci mówię, że idziemy tu. No. A coś tam zobaczyła. Coś tam zobaczyła. Dobra, eksperyment. Trochę udany. Po prostu się mnie zapytała, gdzie iść, bo coś tam zobaczyła. No dobrze. Ale fajnie, no. Takie fajne ćwiczenia na zaufanie. Polecam każdemu.